Dzwonił do Cypisa? Nie wiem, ale ja z nim nie gadam. A wiesz, znowu on będzie pierdolił, wiesz. Alkoholik. Ja już wiem, co Cypis powie. Jebany alkus, kurwa! Jak się tam... On pewnie ogląda, wiesz, papuje do tego. To jest mój największy fan, Cypis. Dzień bez obrażania mnie, to jest dzień stracony. Dla niego. Siema. O, ej, jestem na live'ie. Co ty? No i co tam? I ogląda nas prawie 5000 osób i wiesz, kto jest ze mną? No, kto? Kubik. Ja, co ty świrujesz? Już przyjechał, a ten cyna kurwa jest na nas? A wiedziałem, że to powie śmiedzie mam. Co ty gadasz, naprawdę? No tak. O ja pierdolę. Nie pierdol, bo pewnie oglądasz tego live'a z fiutem w łapie. Wojtuś, jaki zbieg okoliczności jest. Cypis lisuje Kubika, Kubik wypuszcza lis i nagle z niewiadomych przyczyn ta jebana Atentina szmata zjawia się u ciebie. O Boże, ale ja tu bywam często, to jest tak. Tak, jasne, bywasz często i kurwa i pierwszy raz na live jesteś. Co za kurwa, ja pierdolę. No a co, w jakim celu dzwonisz? No chciałem sobie... Żeby się pośmiać ciebie. Chciałem usłyszeć coś do powiedzenia, ale nas zamordowałeś. Wojtek Gola zaoferował ci 300 zł, tyle wycenił ten ciebie na tej gali. O kurwa, naprawdę? Ja ogólnie pierdolę, czekam na Disa, taki... jak wypuścisz jeszcze 4, to odpowiem wtedy. Wojtuś, ale jaki zbieg okoliczności? Co lecą Disy i Kubik nagle zjawia się u ciebie na live? Ja pierdolę. Kubik czasem bywa ogólnie u mnie, ale no właśnie. Pierwszy raz live robimy. A kiedy miałem być na live z Cpelu, jak kurwa, a teraz, jak a teraz 3 miesiące trzeba, temu robił live'a, zamknij pizdę. A teraz trzeba live'a zrobić po distans i tak dalej i zaproponować walkę, pewnie. Nie, mam wyjebane, ja już mówiłem na początku live'a. No, masz wyjebane to, co robisz kurwa idioto na live'ie u niego. To ja, słuchaj, to niby ja jestem Atencjusz. To niby ja tam już powinienem siedzieć i kurwa i cię wyzywać na walkę, ale proszę, kto tu się pierwszy zjawił. No nie, bo przyjechałem, sobie nie mogę sobie przyjechać, kurwa. No tak, mogę się przyjechać, akurat świeżo po disach zjawia się kurwa u Wojtka Goli, wiesz co? Przyjechałem mu pranie zrobić, ty kurwa śmieci. A, jasne. Ty pranie to sobie wiesz, mózgu zrób lepiej. A, wiedziałem, dobre, żebyś takie pancze miał dobre w disach, kurwa, nie teraz. Dobra, rozum się, bo no. Nie ma sensu. Dobra. Słuchaj, Gola, mogę go najebać jak psa, jak byś chciał. Dobra, weź tam, kurwa, weź tam kotlety, wbijaj, może ci tylko Gola, pamiętaj, za ten kabaret to musisz bańki odpalić. Starczy ci na dwie raty Mercedesa, kurwa. No, mordo, tylko zachowuj się tam spokojnie na live, żebyś siebie idioty nie zrobiła kubunia na fajne maksie w relacji. No i chuj, ma wyjebane. Trzymaj się. Nie, bo dzisiaj nie piję, jestem trzeźwy, to nie dopierdoli. Dobra, Wojtuś, i tam jebać tego kurwa łaka, nie? Trzymaj się. Łaka, wyznać flow, kurwa, co? No, no gościu, ostro. Aż syreny zawoły, kurwa. Ostro. A po chuj mi gala, ja zaraz się pakuję w samochód, jadę do Inowrocławia i kurwa wjeżdżam tam. Z Buda wjeżdżam jak sobota. A właśnie, sobota miał walczyć Filipek, z Filipkiem. Ale mi się ciepło zrobiło. No tu jest w ogóle gorąco, ty masz kurwa... Wejdź od porządku. Ja przez to się rozeptałem. Cybis, ale Czajs, on mówi, że z kim jesteś? A przecież on siedzi przed kompem, faja jest wyciągnięta. I przecież to jest mój największy fan, no przecież on już pewnie, wiesz, 8 disów nagrywa. Już ma nagranek i będzie wrzucał teraz. Ale kurde... Powiedział. No to kurwa, dawaj, 200 zł, mówiłem, 250 zł i walimy go na dupę.